Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Erik Czechuczałowski, witam was w odcinku mojej gry z Fallouta 3. Są dwie rzeczy na samym początku, o których muszę powiedzieć. Pierwsza to jest taka, że jest taka kamerka bliska, bo mam syf i tak sobie ustawiłem, a ponadto chciałem też przetestować, czy nie będzie lepiej, bo będę lepiej widoczny, ja będę mógł sobie wygodnie bardzo siedzieć. Druga sprawa jest taka, że zostawcie łapkę w górę, no i trzecia, no to oczywiście, że gramy w grę, ale to chyba wiadomo, po to się tu wszyscy, słuchajcie, zebraliśmy. Moi drodzy, gra jest po polsku, jest to Fallout 3. Mogę kontynuować? Nie mogę. Ja już w miarę zacząłem, w sensie zacząłem nagrywać, powiem wam szczerze, zacząłem nagrywać bez kamerki, bo nie chciało mi się ustawiać i specjalnie, słuchajcie, wszystko ustawiłem, żeby była kamerka. Żeście widzieli moją reakcję, bo to tak głupie bez kamerki, słuchajcie, nagrywać gameplay w 2021 bez kamerki, bez reakcji YouTubera, to jest bez sensu, no nie? Macie kamerkę. Moi drodzy, nigdy w życiu nie grałem w Fallouta 3. Chyba. Może jak byłem, nie wiem, mniejszy, miałem 8 lat i wychodził, nie wiem. Nie przypominam sobie, też nigdy nie grałem w poprzednie części. Fallout, od którego zacząłem, to był Fallout 4. I go oglądałem jako gameplay u Adamcego. U Graby Gra. No. Więc nie wiem, z czym, słuchajcie, to się je trójeczkę. Zastanawiałem się, czy też nie nagrać jedynki i dwójki. Wiem, że też jest spolszczenie do jedynki i dwójki, bo to jest Fallout, to jest taki gothic też. Powiedzmy, w Polsce bardzo kultowa seria. No ale słuchajcie, uznałem, że zacznijmy od trójki, bo to jest bardziej przystępne, nie jest takie 2D, wiecie. I na pewno nie będzie mi się nudzić, takie mam wrażenie, że zdecydowanie dobrze będę się bawił przy tej grze. Mam nadzieję, że nie będzie dużo potworów wyskakujących na twarz i teraz, że ktoś, kto już grał w Fallouta 3, zbyt głośno się nie śmieje. Zobaczymy, jak dobrze pójdzie i fajna będzie gierka, to Fallouta 4 też ogramy. Mam nadzieję, od razu, tak jak zawsze na samych początkach serii, słuchajcie, mówię, jeżeli by było coś za głośno, za cicho, to mam nadzieję, że w następnym odcinku to poprawimy. Widzę, że jest głośno. Bethesda Game Studio Presents. Widzę, że jest dość głośno, ale mam nadzieję, że nie jest za głośno. Jeżeli by... Chociaż, wiecie, jest jedna zasada. Jak nagrywasz filmy, lepiej, żeby było za cicho niż za głośno. Bo jak siebie nie będzie słychać, to jest trochę kwas. Sprzedam wam, słuchajcie, pro tipa, bo nie mogłem przejąć gry, w sensie przejmowałem grę i potem altabowałem i okazywało się, że słuchajcie, jak altabowałem, to gierkę mi samą wywalało. Ty, jak wchodzisz na jakieś strony i oni mają takie reklamy, jakieś takie dziwne, to tam było takie właśnie pytanie: Are you a boy or a girl? I nie, i to była jakaś reklama takiej gry dla dorosłych. I wydaje mi się, że to mogło być nawet to, ty. Okej, czyli takie. Kurde, a teraz będzie za cicho dla mnie nawet. Dobra, dam jeden głośniej. Będzie gameplay oglądany. Jakby też jakość była słaba, to oczywiście poprawię w następnym odcinku. Zaraz prześlę ten odcinek, żeby zobaczyć, jak to na YouTube, bo na YouTube to zupełnie inaczej wygląda, niżeli ja to nagrywam. Wydaje mi się, że jesteśmy chłopakiem. Ty, ja to nagrywam chyba w 2K. We've got a son, Catherine. A beautiful, healthy baby boy. Oh, James. We did it. To mój stary, tak? A son. Ale mu się oczy dziwnie świecą, gościu. You've got a bright future ahead of you, son. I'm sure of it. O. Look at you. Look at you. Hi there. I'm your daddy, little guy. Daddy. You're going to need a name, aren't Ale you? jest bardzo Your cicho. mother and I have been talking. What do you think about? Erik za nudne. Czechu? No pewnie, że Czechu. Może Czesław, co wy na to? Ty, a tu nie da się zdłużej? A da się. Czesław. Czesław? Niech będzie Czesław. That's a good name, don't you think? Fits you perfectly. Looks like they've finished the gene projection.
Let's see what you look like when you're all grown up. O kurde. Okej, widzowie, a tu w ogóle słuchajcie, Nvidia pięknie, bo tak jak mówiłem, przez Frapsa mi wszystko, słuchajcie, było do kitu. Więc kogo robimy? Śmieszne, że stary biały. Chyba, że nie, bo stary był czarny. Nie wiem, w sumie. Coś mi tu śmierdzi. Mogę sobie zmienić też płeć. No dobra, czyli tutaj wybieramy, rozumiem, postać, ale to dziwnie strasznie wygląda. Czy zagramy? Ja bym, kurde, ciężko mi powiedzieć. Czy biały, czarny. Większość, kurde, ja bym... To jest ciężkie, bo to jest postać na całe życie. Kurde, nie byłem przygotowany, że my postać będziemy tworzyć w tej grze. Dobra. Twarz. Aha, tu nie możemy aż tak chyba ustawiać, tak? O, ten wygląda ciekawie na pewno. Ty, chyba 1:1, ja co? Nie możemy, tak? No, ogólnie profil twarzy, pokaż mnie to. I sobie to teraz, kurde, to ja nie wiem czy... No to mi się podoba. Dobra. Zajebiście czułko. Okej, okay, wysokość. Five head. Gigę, co robimy? Nachylenie, aha, bo jeszcze tak muszę, nachylenie. Daj mnie to, daj mnie pasek. O kurde ty, giga mózg. Dobra, zwykle. Czy chcecie uczestniczyć ze mną w zrobieniu tych rzeczy? Kurde, jak kosmita ty. Powiedzmy, że chcecie uczestniczyć ze mną. Zgadza się, widzowie? Ale Maciuś. Nie, to nie wiem dlaczego, duży nos. Znaczy, z tego profilu ten chłop przypomina mi Roberta. Nie wiem czemu Robert, ale przypomina mi Roberta. Nie chodzi mi o żadnego konkretnego chyba. Może chodzi, tylko nie kojarzę żadnego Roberta. No bo taki nohal. Git. Nie no, wyglądamy tragicznie, widzowie. Co ja zrobiłem nam? Już nie chcę. Szczena. Dlatego nigdy jako twórca gry nie powinieneś dawać tych opcji. Dlatego właśnie nigdy w życiu nie powinieneś robić takich opcji. No dobra. Czy ja pasuję do Czesława? Chyba nie. Chociaż Czesiek. Jak dla mnie wygląda jak Czesiek. Tak ładnie. Dobra, widzowie, mamy naszą postać. No nie jest może najładniejsza i... W ogóle, ale co? Ale to jest... A, mogę to oddalić, okej. To co to jest? To jest kolor. To ja nie wiem jaki kolor na razie, daj mi... Nie chcę kolor, chcę fryzurę. Taka, taka, taka. Okej. Nie chcę też spędzić całego odcinka tutaj na przy wyborze. Tego. Mam wrażenie, że jest ciemno strasznie tam i ledwo co widzę. Co widzowie? Ja myślę, że zrobimy takiego... O, ten wygląda jak taki konkret gangster, nie? Jakby ci gościu...
od buta chciał wydupcyć. Jeszcze kolor jakiś fajny trzeba. Czerwony może, co? Może zielony, bo zielony to mój ulubiony kolor. Tylko jak skręcić zielony z tego wszystkiego? Ktoś ma recepturę? O, chyba teraz w lewo i będzie... O, widzowie. Mamy to. Znaczy on nie wygląda jak Czesław? Rumuński koleżka. Czesław, rumuński koleżka. Dobra, trzeba go... O kurwa, ile tego jest. Dobra, po kolei, da się czymkolwiek innym, jeżeli... Nie, da się, nie ma. Taka? Nie, widzę. Nie, jak debil. Taka? Nie, no kozacka, ty. Taka? Ta nawet lepsza. O, Czesław, cygański koleżka, co? Chyba tak, ty. Jak to? To jest mój wąsik. Taki widzim wąsik. Dobra, nie. Chopper? Nie. Zbyt amerykańsko. To zbyt muzułmańsko. Nie, o, to mój wąsik. Twardziel? No nie wiem, czy to wąsik na twardziela. Nie. Tutaj na jakiegoś tego. Z Chin, bo coś takiego. Kurde. O, ale kozacka broda, taka 1800 rok, fajna. Zawsze chciałem mieć brodę, bym sobie wszystkie po kolei robił. A nigdy nie miałem brody. Nie bled hump. Nic, te do kitu. Które to było fajne? To. Czesław, rumuński koleżka. Mamy to, widzowie. I co teraz? Też? Gotowe? Tak. See that, Catherine? Oh, very strapping. It's a big world out there, son, full of all sorts of people. What about you? What kind of person are you going to be? You're just James? Catherine? James? Catherine! She's in cardiac arrest. Start compressions. Get the baby out of here. Move! 1,000. 2,000. Come on. Hang on, Catherine. Hang on. Okay. Just remember you. One thing. We need a doctor, not a deadbeat. This one's on the house. Fail to meet my expectations. Now they're straight into the light now. James and his cheery charity. Decorations, may your future be bright. Toys, this place will feel come on just like home. Come on. Walk to daddy. Co ty gadasz? Ja poruszałem się już i wsada. No przecież domyśliłem się. You can do it. Co mój stary jest teraz w... You can make it. Tato. Just a little further. There you go. No. My goodness. Ten wygląda jak... You're old and already walking like a pro. Your mother would have been so proud. Ten wygląda jak stary. Ale coś... I like it when daddy leaves you alone. But I need you to take care of yourself for a minute. You just stay here while daddy runs to his office. You'll be okay, pal. Kurwa, tu się dzieje, ty. Czemu nasz stary był biały, teraz nasz stary jest czarny? Co tu się dzieje, kurwa? Dobra, otwórz. Co on myśli, że ja taki debil? Wyjdź z końca. Wyszedłem przecież. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Spójrz na książkę specjal dla ciebie. Jak? A, tu jest chyba zaznaczone, tak? A, dobra, na dole. Uuu, widzowie! Ale fajne za... Kurwa, zajebiście zrobione, ty. E znaczy siła i silny jestem wielce, mogą rzucać dalej i podnosić więcej. Dobra, dzik. P jest jak percepcja, wciąż
Dźwięczy mi w uchu oznacza zmysły węchu, wzroku, dotyku i słuchu. No to robimy mnie, czy nie? Kurwa, nie wiem. To ja bym dał coś takiego. Energię do zabaw, do której mnie dużo. Znów jestem wytrzymały, daj... Dni mi się nie dłużą. No to 0. 1. Jak robimy mnie, to 1. Czy to jest charyzma? Wszyscy lubią mnie. W moim towarzystwie chcą spędzać całe dnie. Jedna łapka w górę, jedna charyzma więcej. 4 damy. Jak jasny umysł i inteligencja, starsi mówią na to rozumu potencjał. To też chyba z 9. A do akrobacji za mnie przewspaniały, cichy, szybki, zwinny, oto jest jam jest cały. 3. Nawet nie zły jestem z akrobacji. Robimy mnie, powiedzmy, tak? A potem wiadomo, że będziemy te skille dodawać. Eł jest jak łód szczęścia i nikt mnie nie zaprzeczy. Przytrafiają mi się same dobre rzeczy. 0, ale damy na 5, bo to pewnie jest dobra rzecz. Aha, mogę tutaj jeszcze dać. Ja będę w siłę. Inteligencję i siłę bym dał. Takie coś bym rozłożył na razie. Bo wydaje mi się, że... Że słuchajcie ogólnie, szczęście będzie dość ważne do tego. O, siema. You are quite the little explorer, aren't you? Serves me right for trying to pin you in. Come on over here. Wydupiam jestem. See that? It was your mother's favorite passage. It's from the Bible. Revelation 21:6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Czemu mówisz szeptem? Always love that. All right, come on. Let's go see if your little friend Amada wants to play. Czemu mówisz szeptem, widzowie? Trochę creepy. Dobra, damy szczegóły. Albo nie, bo ja mam po prostu... O, nie chcę pomóc. O. O, głosy na maksa, efekty trochę mniej, radio ten, kroki, muzyka, coś takiego. I teraz dam jeszcze na jedno, do góry. Wiecie, pierwszy odcinek, no wybaczcie, jeżeli... Tylko ta właśnie, ta intro było strasznie głośne. Choć za głośno to nie jest. Happy birthday, pal. I can't believe you're already 10. I'm so proud of you. If only your congratulations, mother... young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Down here in Vault 101, when you turn 10, well, you're ready to take on your first official vault responsibility. Aha. So here you are. As overseer, I hereby present to you your very own Pip-Boy 3000. Get used to it. You'll be getting your first work assignment tomorrow. Enjoy your party. You're only 10 once. So have fun. Mój stary wygląda jak ja. Happy birthday! We really surprised you, didn't we? Your dad was afraid you were on to us. But I told him not to worry. You're so easy to fool. To wszystko, czy może prawdziwie jeszcze się nie zaczęła? Shut up! And it isn't my fault that Butch and Wally are here. Your dad said we had to invite them. Never mind them. Time for your present. What do you think I got you? Go on, try to guess. Gross! I didn't think you even liked girls. And you know what I mean, before you say something rude about me. I guess maybe I should give this to someone else. Someone who likes Grognak the Barbarian better than mean Christine. The question is, how could you tell the difference?
Stary, co to odpierdalasz? Dobra. Taby. No tak myślałem właśnie, że na tabie coś robi. I co to jest? Poziom pierwszy. Okej. Okay. Ty, to jest w ogóle fajnie zrobione, tak by the way. W sensie ma to jakiś logiczny, ładny sens, no nie? Okej, okay, specjalna. A tutaj jakie mamy? Talenty. Handel. Okej, okay, broń. Spoko. Okej, okay, wykonane zadania. Dobra, jak wyjść? Też tabem. Okej, okay, już kurwa escape klikłem. Siema, funkcjonariusz Gomez. To też mój stary jest? Kurwa. Strasznie dużo mam starych. Chciałem widzowie powiedzieć, że tego. Że zapomniałem, że my jesteśmy w krypcie, bo wybuchła wojna przecież, tak? Atomowa chyba i dlatego się ukrywamy w krypcie i teraz ma to wszystko sens. Nie. Ale mam nadzieję, że zaraz będę. Krypta 101. No co, Orca? Mam nadzieję, że zrozumiałeś Amara wkładał w tę partię. Naprawdę wydaje się, że lubi cię. Z jakiegoś powodu. Świetnie się spisała, ale nie można jej było trochę więcej pomóc. Don't presume too much on her friendship, young man. I'm still the overseer and I'm still in charge of this vault and everyone in it. Happy birthday. Co? Siema. Attention everyone. It's having time fun, to I hope? Cut the cake. Andy, wait. Are you having a nice party? 10 years old. My, my, my. Seems like only yesterday that your daddy came. Goodness, listen to me ramble. You're waiting for your present, aren't you? Nie wiem. Och, nie musiałem pani przynosić prezentu. Mam nadzieję, że przynosisz. Fiddlesticks. What 10-year-old doesn't like presents? I was 10 once, believe it or not. My goodness, the vault was practically crowded back then. Not like today. So few young people now. But here I am rambling on again, and you listening, so here you go. A nice sweet roll that I baked for you just this morning. And it's all for you. No sharing required today. Come on, Daddy, Wally. I told you not to act all official. I know yeah, you were joking, but one. I'm not sure anyone else did. Super cool, nonsense. Right? People always Jeez, enjoy Wally, my little the head of the gang? You or me? Besides, no that way. Friend of yours... I'm hungry, and that stupid robot destroyed the cake. Give me that sweet roll you got from old Lady Palmer. Z chujem się na łeb pozamieniłeś? Pół na pół? Ja... O, mogę... Napluj na bułkę i daj mu ją? Ty, ja mam tyle opcji? Co? Jesteś godny, twoja mama znowu przepija kartki, idź się bujaj, bacz, nie dostaniesz mojej bułki. O kurwa, bitwa. Dobra, jak się bić, jak się bić, jak się bić? Ej, ktoś mi powie, jak się bić? What's Butch's problem anyway? I can't believe he tried to start a fight at your own birthday party. What a jerk. No nie? Oj, ale tu jest opcji. Masz szczęście, że Gomez przerwał walkę za nim naprawdę dobra. Gnojek chciał mi ukraść budkę. To tak jakby moja wina, wiesz, że łatwo wkurzyć Butcha. Twój ojciec ze snotorcą, masz z nim porozmawiać o Butchu. Jeszcze go podkablujemy? Nie, nie. Mówimy, że tak, że on by dostał w pieprz, jakby tutaj nie przerwał. Dokładnie tak. Mogę jeszcze z kimś gadać? This party's pretty good, I guess. For a little kid. Balloons, party hats. Not as cool as my party, though. Remember how my dad got Andy to do magic tricks? And we all played Hunt the Mutant in the atrium?
Oh, right. You weren't invited to my party. Too bad, man. It was really fun. All day being called a vampire. Sometimes I think you really feel them. So it's grown. Hey, thanks for inviting me. Really cool party and everything. I know that, Butch and I give you a hard time, but you don't take that seriously, right? Anyway, happy birthday and everything. I better get back to, you know. Again last night, good as new. Who do you mean, dork face here? I've got to think about it. You can fix get anything, lost, right? Butt breath. Anyway, enjoying I'm glad yourself? You can make it. Kurwa, za dużo głosów, za dużo napisów, ja nie ogarniam, co tu się dzieje. Ale zajebałem kubek na kawę z jakiegoś powodu. O, tata. Ten prawdziwy? Gadajmy się z Andy. To jest tak dużo dźwięków i jest wszystko tak cicho. Dobra, na... Ach, na 8. Najwyżej mi zaraz urwie uszy, jak będzie jakaś cutscenka. How do you like that Pip-Boy, son? Fit all right and everything? Jest w porządku, tylko wygląda trochę staro. Of course it is, just like everybody else's. They don't make them anymore now, do they? That one I've been saving just for you, though. The A-Series is a bit heavier than some of the fancier models, but it won't let you down. I bet you could drop a bomb on one, and it would still work. As a matter of fact, I know you could. Pewnie co, tylko powiesz, masz jakieś prezenty? Dziewając, to naprawdę bardzo dzięki, Stanley. Don't mention it. Oh, yes, I almost forgot. Happy birthday! Not much, but I hope you like it. Dziecięca czapka. Mogę to założyć jakoś? Nie wiem. O, sprzęt może. O, dane. Notatki, zadania. Baw się dobrze. No, na razie nie wychodzi. Mapa świata. Mapa okolicy. Sprzęt, ubiór. Dziecięca czapka baseballowa. Okej. Okay. Emia. Grognak barbarzyńca. Broń biała zwiększa się o 1. Słodka bułka? Okej. Okay. A co jak bym zjadł? Słodką bułkę wcześniej. Are you all right? Is Butch giving you a hard time again? Ja się tata poradzę sobie, próbowa zabrać mi bułkę. Właściwie to wszystko wyszło. I'm glad to hear it. Once you start letting bullies push you around, you'll never see the end of it. Come on now. I bet there's someone else out there with a present for you. A to ciekawe podejście, bo zazwyczaj mają podejście. Nie, no trzeba ignorować, co tu stary mówi normalnie. Nie możesz to pomiatać, weź mu tam pierdolni. Dobra, no kto ma prezent niby do mnie? I hope Butch didn't hurt you. You want to tell me what that was all about? Funkcjonariusz. Naprawdę to próbował zabrać mi ten. That little? I figured it was him that started it. He's been nothing but trouble since the day was born. You let me handle this and try to stay out of the way. Present, if Jonas? That's what you're wondering. Hey, Doc. Funkcjonariusz Gomez. Down here. Thanks. Enjoying I'll send him right down. Butch. You guys are. Are you having a nice time? So I've had it with Why you, Butch. You suggest- hey, that was Jonas on the intercom. He and I have been cooking up a little surprise present. Jonas is waiting for you downstairs on the reactor level. Go ahead. I don't think anyone will mind if you slip out for a few minutes. Your mother is going to hear about this little Naprawdę. O. What did he tell you? It was my For now, just remember, I'm keeping my eye on you. I mean, basically everyone we know is going to I co teraz frajerze? Happy birthday, dearie. My goodness. I hope I didn't miss the party. Tak, mój tato i Amanda nie jestem dziewczynką, nie mam 2 lat, nie mów do mnie skarbie. Tak, mogę teraz dostać swój prezent. Nie no. They sure did. My. 10 years old already? Why, I can remember helping your dad change your diapers.
And now look at you, a great big grown-up 10-year-old with your very own Pip-Boy. Since this was such a special occasion, do you know what I did? I wrote you a poem just for you. I hope you like it. Mm-hmm. Dziękuję, to będzie mój skarb, czy to już wszystko? Of course. Run along now, dearie, and have yourself a wonderful birthday. Ja widzę urodzin. Happy birthday. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie świętuję urodzin. Go on. Jonas is waiting for you downstairs. Thank you for coming, Miss Beatrice. I hope you're having a nice time. Umiejętności 100? Okej, czyli rozumiem, że tu jest jakaś tajemnica i nie da się tego otworzyć. Na dole, ale pójdziemy na górę. Siema. Sounds like everybody's having a good time in there. Pewka. Co? Dobra, widzowie, jesteśmy. W ogóle śmieszne, bo wersja steamowa nie ma języka polskiego i musisz, ale wersja pudełkowa już ma. What are you doing down here, young man? Bez sensu, nie? Ale tak mi się wydaje, że tak to działa. Mam 10 lat. Jonas, cicho bądź, gdzie jest mój prezent niespodzianka, ale tata mówi, że można tu wchodzić. Hey, relax. I was just teasing. Listen, now that you're 10, you don't have to take guff like that from grown-ups anymore. Got it? Hold on one more minute. I think your dad will want to give you the surprise himself. So? Your dad is waiting to give you... Are you ready for your surprise? Since when? Regardless, I think you'll like this one. You're getting older, and you've got your Pip-Boy. I figure you're old enough for this too. Gizdo? Your own BB gun. It's a little old, but it should work perfectly. Jonas found it down here. It was in pretty rough shape. Ale to był niesmaczny żart. W sensie... Dopiero teraz tym sobie uświadomiłem. To find a spring that small? Good thing Butch must place that switchblade of his. So, what do you think? Want to give it a try? Co on zabić? Easy now. It's only a BB gun, but it's not a toy. Let's go try it out. Jonas and I have found a nice spot for you. Follow me. Nie wiem, widziałem jak chłop strzelał do chłopa z wytrówki i nic się nie działo. Więc nie wiem czy to pewnie trochę boli, ale... Raczej chyba nie jest przebić w stanie nic. Pewnie też zależy jaka. Well, what do you think? You can come down here and shoot anytime you want. I'm sorry you feel that way. Maybe you haven't grown up as much as I thought. If you don't want it, I'm sure I can find someone who does. Co ty pierdolisz, gościu? Dobra. Dziwne, że nasza postać nie mówi jakby... A nie, to mogę schować. Dobra, i co teraz? Ubierzmy to. Tutaj to klikłem. Amunicja. Wiatruwa. Znowu będę escape klikał. I co teraz, jak wiatruwę mam wyjąć? Jak mam wyjąć wiatruwę, halo? Uuu. I co, w jakim bym był? Do this. Hey, oop. Shoot at the targets, okay? That's not a toy. Careful with that sport. You can do that. What in God's name is wrong with you? No dobra. Ty, co jest? Ło! Wow. To mi się niedobrze robi.
Ty, no nie da się go zabić. A nie, on na dole ma HP. Jezus, obrzydliwe to. Kurwa, co jest? Work. That's one less rad roads to deal with. Let's get a picture together. Capture the moment. Hey, Jonas, get a picture of me with a big game hunter. What in God's name is wrong with you? What is God's name is that for snacks? Boys and girls have different parts. Are you a boy? 16 mamy. Nawet niezły tutorial zrobiony. Wydaje mi się. As far as I can tell, you're a perfectly healthy 16-year-old boy. So yes, you have to go to class to take your goat exam. Go on now. You've got a goat to take. To muszę wiedzieć o systemie koza. Generalized occupational aptitude test. Goat. Everyone here in the vault takes it when they're 16. Helps to figure out what sort of a job you'll have here in Vault 101 when you get a bit older. So, pay attention and try not to fall asleep. You know what the overseer says? We're born in the vault, we die in the vault. Each is tested to determine their abilities, that they may work for the betterment of all vault residents. Huh. Sound familiar? Czy musimy zginąć w tej krypcie, nie możemy stąd w ogóle wyjść? That's not the way it works. And it won't do to go around asking questions like that. Especially not around the overseer. I want to tell you something now. It's important, so listen closely. This place, this vault, it's not perfect, I know. But it is your home. You're safe here. Stay on the overseer's good side and you always will be. You understand? You need to appreciate all you have. Because what's up there, on the outside, that's not the life I want for you. And it's not what your mother wanted for you either. No, you're not, really. When I started studying medicine, one of the first things I learned was how to spot a kid playing sick to get out of taking a test. You'll do fine. It's not so bad. Everyone has to take it when they're 16. I had to, you have to, and so does everyone else. And most everyone makes it through without a scratch. Hey, it's not my call. Those are the rules. You're 16 now, so this year you take the goat. Come on, it's not so bad. Everyone has to take it. You'll do just fine. A, to jest taki test pewnie, którym... That's what the overseer says, isn't it? He's not about to let anyone else in, so pozwól mu uciec z tej myśli. You're here now. And it's a hell of a lot better than being up there. All your mother and I ever wanted was for you to be safe. And you're safe here. Take care, son. Now get out of here. And good luck. Dzięki. Wistał się, trochę wyżsi jesteśmy. Dobra, ale no cel jest generalnie taki, żeby... Come on, pal. You're fine, and you know it. You're a perfectly healthy 16-year-old boy. Żeby wyjść z tej celi, tak? Need to get to class to take your goat. Ciekawe, czy da się tak skończyć i na przykład na końcu mówi, że tak. Dobra, to ja chcę zostać w celi. Koniec, napisy końcowe. She was beautiful. But beyond the beauty you've seen. There's just so much those old photos can never show. And she was passionate. About life, about love. But most of all, passionate about you. When she became pregnant, it was the happiest I had ever seen her. She had great things in mind for you. And so, time for you to stop stalling and get to class. Please, son, please, take these achievement tests seriously. The last thing I need is your mother's ghost haunting me because her only child became a garbage burner. Take care, son. I got out of here, and good luck. Good morning. Stopped in to see the old man before class, eh? Hey, 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 sport. It's been morning, a while Janice. Since you stopped. Morning, Doc. How's things? Have you had a chance to look over these results? Z którego roku ta gra? Z 2008 chyba. Nawet nie się wygląda jak na 2008. Pusta szafka. Stanley. You
better stay away. I don't want you to catch what I've got. Kradzież kieszonkowa. W stalni nic nie ma. Zauważyłem. Żartowałem. Kurwa. Sorry to keep you waiting. Nie no, że nikt tu nic nie ma? Czy sobie? No to ten dig. Nie wiem, o co chodzi. What's the matter? Daddy's girl gonna cry? Hey, Susie, she's nothing, what's new? Butch. Show it to her, Butch. Tak badamy tutaj. A, bo chciałem powiedzieć, słuchajcie, że w ogóle ostatnio nazywam, nagrywam taką serię, która polega na tym, że nagrywam 20 minut, mówię jedno, dwa zdania i nagrywam kolejne 20 minut, więc jestem bardzo przyzwyczajony do tego, żeby nie mówić. I mówić jak najmniej, więc teraz muszę się przestawić na to, żeby mówić cały czas i mówić jak najwięcej. Siema, Butch. Co tu się dzieje? None of your business, kid. Get out of here before you get hurt. If you mess with the tunnel snakes, you're asking for it. Got me? Retoryka, jeśli dalej będziesz jej robić kawał na dwusorce, się wam zajmie. Może jakaś pomogę, bardzo martwi się o swoją wagę. Zostaw ją. And who are you? Her boyfriend? Ha! Keep talking like that, boy. And we'll send you back to your daddy with a few broken bones for him to fix. You've got to be kidding me. Come on, tunnel snakes. This twerp needs another lesson. Hey, kurwa ty. Leave him alone. Come on, tunnel snakes. Żartowałem. You're the boss. Tunnel snakes rule. You're pathetic. This isn't even... You and your little girlfriend have fun together. We're out of here. Come on, tunnel snakes. Let's go. Let's go. Don't push your luck. Don't push your luck, punk. Yes? Siema. Thanks for getting rid of them. Assholes. I don't know why they won't leave me alone. Just because my father's the overseer, I guess? Idiots. Thanks for getting rid of them. Assholes. I don't know why they won't leave me... Nie mam jakiejś wiatrówki czy coś? Sprzęt, ubiór, chemia. Nie mam, ty. Wszystko co podniosłem nie jest nic warte. Jest dużo FPS-ów. Well, you made it. All set for the goat? Trust me, it really isn't that bad. Just something everybody has to go through. Jasne, jestem na posterunku, zdarza się, że mi się uda. I'm sure you will, especially since it's multiple choice with no wrong answers. We'll start as soon as everyone's found a seat. Good luck. Let's go, people. The overseer's patience is limited. What? What do you want, nerd? Kurwa, nikt tu nic nie ma? Nawet Butch? You nervous? I'm not. What is it, Feed? We'll talk to your little friend later. Thanks for getting rid of him. Oh. Go ahead, take a seat so we can start. I hope you weren't just talking to me. Oh, hi. Why are you talking to me? Get out of my face. Oh. Go ahead, take a seat so we can Jak my wyglądamy. Zapomniałem o tym. Nie dziwię się, że mnie wyzywają. Yes, I'm talking to you, Mr. Deloria. Sure thing, Mr. Brach. Unless anyone else has an insightful comment, let's get started. Question one. A frenzied vault scientist runs up to you and yells, I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonation. Kurde. What's your response? Przychodzi do ciebie szalony naukowiec skrypty i wrzeszy.
Wsadzę ci harmonizer kwantowy w komorę rezonansu fotonicznego. Jaka jest twoja reakcja? Też, drogi doktorze, czy to nie doprowadzi do destabilizacji parabolicznej punktu osobliwego rozszczepienia? Tak, ty też się pierdol, koleś. Nie mów, tylko złap leżącą pod rękę rurę i walnij go w nią w głowę. Tego, co udało ci się zrozumieć, planował wysadzenie krypty w powietrze. Nic nie mów, przejdź szybko koło niego, zanim znowu zacznie zrzędzić. Tak, ty też się pierdol. Question two. While working as an intern in the clinic, a patient with a strange infection in his foot stumbles through the door. The infection is spreading at an alarming rate, but the doctor stepped out for a while. What do you do? Amputuję nogę, zanim infekcja się rozszerzy. Wołam pomoc, staram się wyleczyć infekcję zgodnie z najlepszą wiedzą i obserwuję, jak szerzy się infekcja. Unieruchomiłam pacjenta i obserwuję, jak szerzy się infekcja. Question 3. You discover a young boy lost in the lower levels of the vault. He's hungry and frightened, but also appears to be in possession of stolen property. What do you do? Przytuli i mówisz, że wszystko będzie dobrze, konfiskujesz się skazione rzeczy i za karę zostawiasz go tam, gdzie jest. Okradasz jego kieszeni i pozostawiasz samemu sobie, zabierasz go w bezpieczne miejsce i dajesz w ręce nadzorcy. Zabieram go w bezpieczne miejsce i oddaję w ręce Question nadzorcy. 4. Congratulations. You've made one of the Vault 101 baseball teams. Which position do you prefer? Kurwa, nie wiem. Miotacza, łapacza, uderzającego, no żadnej wejścia w piłkę, ale w krypcie nie ma drużyny. Question 5. Your grandmother invites you to tea, but you're surprised when she gives you a pistol and orders you to kill another vault resident. What do you do? Wykonujesz polecenie, zabijasz skazaną osobę strzałem z pistoletu, proponujesz swoje najcenniejsze rzeczy w zamian za życie tej osoby. Proszę babcię o działko obrotowe, chyba nie chcesz, żebyś spudlował, oblewasz babcię herbatą. Proponuję swoje najcenniejsze rzeczy w zamian za życie tej osoby. Old Mr. Abernathy has locked himself in his quarters again, and you've been ordered to get him out. How do you proceed? Twierdzi wytrychem, kupujesz od jakiegoś bandziora wiśniową bombę i wysadzasz drzwi, idziesz do zbrojowni po pistolet laserowy i przestrzeliwujesz. Obchodzisz, niech sobie stary grzyb tam gnije. Odchodzę, niech sobie stary, nie no. Otwieram drzwi wytrychem. Question To może dostanę wytrych. 7. Oh no! You've been exposed to radiation, and a mutated hand has grown out of your stomach. What's the best course of treatment? Duże dawki środka przeciwmutagonnego, modlitwa, być może Bóg cię oszczędzi, usuniecie zmutowanie tkanki za pomocą lasera chirurgicznego. Question 8. A fellow Vault 101 resident is in possession of a Grognak the Barbarian comic book, issue number 1. You want it. What's the best way to obtain it? Wymień się za coś w ukraść, grożąc bronią, wkraść się do pośrodku i ukraść komiks z piórka. Sypać właścicielowi do New Coli środek nasenny i ukraść komiks. A tu widzę tylko jedną odpowiedź, jest prawidłowo, tak? Wszystkie inne to są trolle. You decided it would be fun to play a prank on your father. You enter his private restroom when no one is looking and... Postanawiasz zrobić ojcu jakieś psikusa. Luzujesz śruby mocujące kilka rur, gdy ktoś odkręci wodę, cała łazienka zostanie zalana wodą. Nie, włóż do toalety petardy. To na pewno spowoduje chaos. Zdecydowanie, ale nie. Włam się do apteczki i podłóż cukier w miejsce leków na wysokie ciśnienie. Nie. Zmień moc maszynki do grania tak, aby następnym razem, gdy będziesz jej używać, poraził go prąd. Przecież tu nie ma żadnej dobrej odpowiedzi. Question 10. Who is indisputably the most important person involved Że normalnie to jest tym osobą, która by sterowała każdą odpowiedź, ale... Jestem ciekaw, co będzie, jeżeli odpowiem na wszystko dobre. Czy nadal zostaniemy jakby wyrzuceni, bo chyba o to chodzi, tak? Kto jest bezprzesadnie najważniejszą osobą, która chroni nas przed zagrożeniami atomowego puskała i komu zawdzięczamy wszystko? Pencils down, people. That's it. The infamous goat. I'm sure most of you didn't find it so bad. Others, well... There are always openings in the maintenance department. Don't forget to hand in your test before you leave.
You don't want to know what happens to people who fail the goat. You can have the rest of the day off to celebrate or to pray, as the situation warrants. O. A jak mam teraz zmienić kamerę? Jak mam zmienić kamerę? Ej. Here you are, Mr. Brach. I hope I did okay. Nothing for you to worry about, Miss Almodovar. Let's okay. Very well done. Looks like it's the supervisor. Dobra, wypierdalaj. They say the goat never lies. According to this, you're slated to be the next vault chaplain. God help us all. Nieważne, strzelałem. Tak właśnie tutaj przy tej robocie. To niemożliwe, ten głupi sy. Łabrz mi jak spełnienie moich marzeń. Nieważne, strzelałem, czy to tak właśnie usnęłeś przy tej robocie. Usnęłeś. Listen, I was just as obnoxious at your age. I didn't take the goat seriously. And look where I ended up. Just between you and me. The whole test is a joke. True. If you don't like the results, I can make your goat come out any way you want. Just let me know. Uuuu. Od nowa. Co to znaczy? Ło kurde. Poczekaj, co? O kurde, on może nam dać jakby tego, tak? Co znaczy od nowa? Tylko nie mów, że test muszę kurwa od nowa, nie. Okej. Okay. Umiejętność handlu wpływa na ceny, które proponują ci postacie podczas kupna i sprzedaży przedmiotów. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy poziom tej umiejętności, tym niższe ceny kupowania towarów. No fajne, nie? Umiejętność użycia broni ciężkiej określa twoją skuteczność w posługiwaniu się orężem dużego kalibru. Rzutnia rakiet. Okej. Okay. Umiejętność użycia broni energetycznej określa twoją skuteczność. Pistolet laserowy. No ja nie znam się na razie. Materiały wybuchowe. Ja zawsze w to daję i później nigdy nie używam materiałów wybuchowych. No sprawia mi to fan, ale jest niepraktyczne. Otwieranie. Ta umiejętność, co za niespodzianka, pozwala na otwieranie zamkniętych pomieszczeń i schowków. Ja bym to dał. Medycyna. Znajomość medycyny określa ilość punktów wytrzymałości pozyskana podczas korzystania ze steampacków, a także skuteczność pakietów Rit X oraz antyradu. Umiejętność posługiwania się określa twoją skuteczną walkę z bronią krótkodystansową od zwykłej owianej rury. Ja bym dał to, ale też nigdy z tego nie korzystam. Chociaż może nie. Umiejętność naprawy pozwala przywrócić do stanu... No, naprawa to naprawa. Nauki ścisłe odzwierciedlają twój ogólny zakres wiedzy naukowej. Umiejętność ta jest wykorzystywana głównie podczas włamywania do zabezpieczonych terminali. To bym dał. Umiejętność posługiwania się bronią lekką. Nie. Skradanie się. Tym łatwiej będzie ci pozostawać... Skuteczny atak z ukrycia powoduje natychmiastowe trafienie krytyczne. Retoryka określa stopień wpływu na inne postacie podczas rozmowy. W ten sposób możesz zdobywać informacje. Atak wręcz. Walki na gołe pięści? Kastety? Po co mi walkę na gołe pięści? Nie, no, chyba nie. To ja będę jeszcze handel. O. Handel, otwieranie zamków, nauki ścisłe, go. Czemu? Surely you have someplace better to be than hanging around my classroom. Hello. We'll talk to your little friend later. Yo, teach. I'm done. Ah, Butch. Co się gabić? Dobra, moi drodzy. To było na tyle. Wiem, że ten odcinek był drętwy, ale trochę nie nagrywałem takiej serii długo, w której mówię cały czas. Właśnie teraz nagrywałem serię, w której nie mówię cały czas i odzywam jedno zdanie na 20 minut, więc właśnie jestem przyzwyczajony do niemówienia, dlatego na pewno następne odcinki będą bardziej entertaining, a my widzimy się jutro o godzinie 16, bo pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wpadnijcie na mój drugi kanał, obejrzcie Rewind, Twitch, wszystko macie w opisie. Do zobaczenia, cześć.